oto nagrody i rekwizyty do dzisiejszych zawodów o złoty zegarek Sagittariusa. Remington, strzelców, ograniczona ilość, ale trafiają i tym razem do tarczy, wizerunkiem zegarka, zegarek jest nagrodą. Za chwilę przemówi nasz Remington. Kolumna przejechała, możemy zaczynać. Jak tam można podejść? Wystrzelamy od nowa. Żarty się skończyły. Teraz czas na karabin z wojny secesyjnej Mississippi. Poszło. To się nie oboję. Tu starczy. Od prawa jedziemy. Okay. Tak jest. Pierwsza sprawa. Trzeba odciągnąć kurek do ostatniej pozycji. No, ale to ciężkie jest. No ja. A jak? Przecież nie ciężkie. Celujemy no tak jak tam pokazywaliśmy dół, nie? Tak, dół tarczy. Na 200 metrów. A to masz, możesz to jeszcze zmniejszyć tam? Nie. Nie mogę właśnie. Aha, no to trzeba dół. W tej chwili jest ustawione na 200 metrów? Do mnie też musiałeś. Z lewej mi poszło. Za nie działa, nie? I mówię, przyjrzę się, bo już nie widzę. Nie widzę muszki, gdzie to jest w ogóle. Ło! Pierwsza nagroda. Robi zdjęcie? Ja to miałem przelamać do tego. Tego dobrze. Jeszcze raz. No, zwycięzcą drugiej edycji zawodów o złoty zegarek Sagittariusa jest nasz Ryszard Kowalski. Zegarek chodzi. Chodzi. Dziękuję. Na czerwonej poduszeczce. Gratulacje jeszcze raz. Dzięki. Dzięki za rywalizację. Rozstrzygnięcie rzutem monety. Mieli identyczne punkty. Rozstrzygnięcie. Zaraz strzelamy w monetę. Zaraz strzelamy w monetę. Ja na pamiątkę jeszcze pocisk dorzucam. O, proszę bardzo. O, to można sobie raz przybyć. Miejsce drugie. I granat. O,
A to do drugiego, teraz ile pocisków musisz rzucić? No pewnie. A tak. Drugie miejsce. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Pucharek. Będę dążył do doskonałości za rok. No. Zaraz wlewamy. Gratuluję. Współczesne. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie. Zanosiło się bardzo dobrze. No, też punktowane. Adaś Kobilek. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Brawa proszę. Tak? Dziękuję. Na drobie pocieszenia. Na drobie pocieszenia. Aha, po prostu. Na rozmnożenie, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, dziękujemy ślicznie.